Powracamy sobie do obozu Achemusa, gdzie porozmawiać musimy z popielną wieszczką, albowiem pomogliśmy ostatnio jej uczennicy. Więc szybko sobie to załatwmy. Czego od nas chcesz, obcy? Ano tego chcę, że pomogliśmy twojej uczennicy, jak już wspomniałem. Wiem, że duch Kanit Ashur-Nisamis spoczywa w pokoju. Zanim pozwolę jednak mojej uczennicy na spotkanie z tą drzemką, zadam ci jedno pytanie. Czy spokój duchowi przyniosły działania twoje, czy Mina Bibi? Coś mi się wydaje, że taka popielna wieszczka, wiedźma, niektórzy by powiedzieli, może nasze słowa, może nasze kłamstwa odkryć, więc chyba lepiej będzie się przyznać. To sprawka Jobara. Znam cię trochę, Jobar, i wiem, że mówisz prawdę. Uczniów takich jak ona mi nie potrzeba. Niech ten Argonianin wie, że pozwolę im porozmawiać. W takim razie będziemy mogli udać się do drzemki i poinformować o sukcesie. Ale jak już tu jesteśmy, zapytamy o tego handlarza skórami, który został okradziony. Nie, nie zrobiliśmy tego. Z pewnością Emul Ran i Kasztes i Labael maczali w tym palce. Są wyrzutkami, nie należą do żadnego z naszych plemion. Znajdziesz ich na południe od tego miejsca, na brzegu. Możesz im wymierzyć sprawiedliwość. Wieszczka już wcześniej mówiła nam, że wszelcy wyrzutkowie nie dość, że są agresywni. Taki... Po prostu te prawa popielnych ich nie dotyczą, także nie dziwię się w sumie, że pozwoliła nam po prostu ich zabić, jeżeli taka będzie potrzeba. Tutaj są popielni na brzegu. Chwilkę z nimi zagadamy. Być może sami się przyznadzą do tego, co zrobili, ale dla pewności przygotujemy sobie gadalinę Jobara. Mają też Guara, słuchajcie. Emul Ran. Czego chcesz, obcy? Ano tego, że jesteście bandytami. Sugerujesz, że to nasza robota? Brawo, jak widać nawet Kadzid może czasami mieć rację. Kasztes i ja ukryliśmy skóry i zatrzymamy je dla siebie. Przygotuj się na spotkanie ze swoimi bogami, albowiem nikt nie odbierze nam naszej własności. O! Panowie łucznicy. Ja jestem trochę nieprzygotowany na walkę, widzę kondycji mało, ale... Myślę, że nie powinni oni jakiegoś ogromnego problemu stanowić. No dobra. Łatwo nie było, ale się udało. No tak. Tak ukryli skóry, że ma ich 10 przy sobie. Okej. Okay. A drugi kolega? Drugi... Panie Głarze. Nie mogę przez pana przeszukać zwłok. No dobra, może jakieś wystraszenie istoty, aby go odpędzić? Bo nie ukrywam, że nie chciałbym go mordować. Wystraszenie istoty i humanoida. Okej. Za dużo to nie dało. Chyba nie ma nic takiego. Kameleon, urok. No nie, to mi nie potrzeba. Nie no, panie Głarze, serio. Nie damy rady żadnej strony podejść do tych zwłok? On też może mieć te skóry, nie? O! Gdzieś tu się... O! Jest. A on tego nie ma. No dobra. To optymistycznie założę sobie, że to były wszystkie skóry. Dlatego użyjemy sobie przeniesienia, aby znaleźć się przy tamtym kupcu. Przeniesienie. I być może to będzie już koniec zadania. Nie wierzę. Dlaczego ci przekleci popielni zabrali mi skóry? Paskudne gnojki, jeden z drugim. Wszędzie ich poznam. Wyglądali na zdziczałe, mroczne elfy. Mieli na sobie zwierzęte skóry. Byli wytatuowani. Mówię ci, to ci cholerni popielni. Dziękuję ci za odzyskanie skór. To miłe, że udało ci się odpowiednio ukarać złodziei. Jeśli zahaczysz przypadkiem o osadę Telmora, to nie ominie cię nagroda. Udaj się do Berwen. Dam znać komu trzeba, żeby wypatrywała cię, Jobar.
Telmora. Która to była osada? Ach, to tutaj. No dobra, to załatwmy sobie może to od razu. Berwen. Ktoś mi mówi to imię. Czy my przypadkiem kiedyś z taką nie gadaliśmy? Berwen. Oberża Berwen chyba była, nie? Jakaś knajpa. Może mi się wydaje. No za chwilę sobie to sprawdzimy. Oj, żabar. Spinaj się, wspinaj. No, no bez jaj. Oj. Damy się tutaj do WOS. Albo może przebiegniemy sobie. Tylko wypadałoby się trochę uleczyć. Przywrócimy sobie manę. Uzdrowimy się. Ustawię sobie od razu chodzenie po wodzie. Sprawdźmy tylko poziom trudności. Jest ok. O, ten guar, co go wcześniej ominąłem, a teraz... Jednak... go dobiliśmy. Dobra, gdzie jest ta osada? Tam. No okej. No to chodzenie po wodzie. I lecimy. I kawałeczek to nawet za tą sztukę. O, akrobatyka wzrosła do setki. Czyli w końcu jakaś umiejętność wymaksowana. Jakby spodziewałem się, że będzie to akrobatyka. Bo Jobar to dość skoczny chłopak jest. Ale... ale fajnie, że w końcu coś. No dobrze. Musimy znaleźć Berwen. Z tego co kojarzę, to była knajpa. Czy mówię? A sklep Berwen, okej. Ale kiedyś już tu chyba byliśmy. Berwen. Jest tu zarażony spaczeniem. Pomożesz mi się go pozbyć? Udało nam się go uwięzić na górze, ale ryzyko zarażenia się chorobą skutecznie odstrasza nas od wszelkich prób zbliżenia się do niego. W normalnych okolicznościach zająłby się tym mistrz Arion, jednak ostatnio jest bardzo zajęty. Sądzisz, że sprostasz temu zadaniu? Jakby to powiedzieć, Jobar już nie jednego zarażonego spaczeniem zabił, więc pewnie. Doskonale, zajmij się tym, tylko zachowaj ostrożność. Gdzie ten potwór? Dziękuję. Szanowna pani. Dzięki tobie zarażony spaczeniem nie będzie nas już niepokoił, Jobar. Twoje umiejętności są zadziwiające. W takim razie przechodzimy po nagrodę za pomoc twojemu koledze. A, Girit, mój stary przyjaciel. Podobno bez twojej pomocy nie poradziłby sobie jakiś czas temu z pewnym problemem. Czy to był ten interes, w którym zamieszani byli jacyś tam popielni? Oni się nigdy nie nauczą. Ogromnie ci za to dziękuję. Te skóry guarów były kupione z moim sporym udziałem finansowym. Jeśli Girit nie zdołałby ich sprzedać, to nieźle byśmy umoczyli. Przyjmij to w dowód naszej wdzięczności. Dała 3 klasyczne premie do zdrowia i pierścień karzącej dłoni. Jak mnie mam pierścień, taki raczej bez szału, ale sprawdźmy sobie pierścień. Zaklęć, tak za dużo się zrobiło. Pierścień karzącej dłoni, obniżenie kondycji na dotyk. Ale jak już tu jesteśmy, to możemy sobie pohandlować. Może pani ma coś ciekawego? No pewnie, że nie. Też może brędza, mokradłowiec, mięso guara, liść przykrywca, korzeń korkowca. No sobie możemy w sumie kupić. Ma profesjonalny moździerz i mistrzowską retortę. Nie, pójdziemy sobie na wyżej na chwilę do kaldery i porobimy tam te mikstury. Bo i tak mają gdzieś tam w głowie świadomość, że przy pierwszym lepszym przestępstwie znowu zostanie nam to odebrane z jakiegoś powodu. No to... to nie ma co. Także wróćmy sobie do drzemki. A właściwie zanim z nim zagadamy, to udamy się do kaldery, gdzie zrobimy parę miksturek. Przede wszystkim kondycji, bo to jest na razie najistotniejsze.
Chociaż naprawdę poważnie myślę o tym, żeby, jeżeli chodzi o to zaklinanie, zrobić sobie przedmiot, który będzie nam co sekundę cały czas regenerował zdrowie i kondycję. Oczywiście taka regeneracja co sekundę niewielkiej ilości zdrowia, na przykład w walce, niekoniecznie będzie pomagało. Ale być może uda się chociażby zniwelować to, że jeżeli sobie tak biegam i skaczę... A, co miałem przestać robić? Mówiliśmy biegać, żeby trenować atletykę. No w każdym razie, że spadająca kondycja od biegania i skakania nie będzie tak denerwować i ograniczać nas w czasie walki. Ale to będziemy musieli się trochę zaklinania chyba od drzemki pouczyć, zanim ruszymy z tym dalej. Szanowna pani teleporterko, poproszę do kaldery. Tylko na momencik porobimy sobie miksturki. Standardowo przetworzenie mikstur trzeba będzie zapisać, bo gra potrafi się przy tym z jakiegoś powodu wysypać. No i troszkę podziałajmy sobie. Oj, tutaj nie tak. Może w tę stronę. Tutaj mokradłowiec, przywrócenie zdrowia. I tu jeszcze jedno. Tak czysto dla treningu już spróbujmy zrobić cokolwiek. No dobra. Oj, no to sprzęt oddajemy. O, i gitara. I spadamy. Szanowny panie. I wracamy do drzemki. Oj, nie wiwek. Skąd ten pomysł? Sadrit Mora. Czy udało ci się zorganizować spotkanie? Dziękuję ci, Jobar. Mina Bibi doskonale odpowiada na moje pytania. Jeśli nekromancja staje się obiektem zainteresowania jakiegokolwiek maga, rzuca to cień na całą gildię. Ta nekromantka to Telura Ulver. Dawniej rozkazy wydawała jej gildia magów. Znajdziesz się w miejscu znanym jako Szal. Może być ciężko tam trafić. Idź do Hlaoat i skieruj się drogą na północ. Gdy przejdziesz przez drewniany most, idź w lewo wzdłuż brzegu, aż dojdziesz do kolejnego mostu prowadzącego na wyspę. Szal jest właśnie na tej wyspie. Drzwi są od strony bagna. Kawałek na północ od dedrycznych ruin. Hlaoat. No dobra. W takim razie trzeba będzie wziąć sobie łódkę i przez Ebonheart trzeba będzie przepłynąć na drugą stronę Vardenfell, co oczywiście nie jest problemem. Nie no, powiem wam, że chętnie bym sobie tak pobiegał, ale to jest strasznie wolne w porównaniu z tym, jak Jobar teraz skacze, więc nie no, musimy skakać. Ewentualnie trzeba zrobić jakiś przedmiot, który nam będzie zwiększał szybkość, to może wtedy będzie to miało jakiś sens, bo na razie to przepraszam, ale jest to dużo szybsze. Szkoda po prostu czasu na takie bieganie bez sensu. Jakkolwiek dla was oglądających nie byłoby to irytujące, bo podejrzewam, że to stąpanie co chwila i skakanie może być nie do końca przyjemne, ale po tylu odcinkach to już... Myślę, że każdy się przyzwyczaił. Oj. Ebonheart. I z Ebonheart do Hlaoat. No dobra. Jeszcze raz. Na północ przejść przez most i wzdłuż wybrzeża na zachód i kolejny most. Okej. Ale to jakaś ścieżka będzie, czy mam sobie tak... Ach, to jest chyba ścieżka, tak? Tak, to jest ścieżka. No dobra, to lecimy na północ. Są dedryczne ruiny. Ashur Nibibi. To tu chyba byliśmy. Tu jakiś ziomeczek.
Fiol. Witaj, w tych okolicach musisz mieć się na baczności. Wokół grasują ściganie mordercy. Lepiej nie mówić, co może spotkać nierozważnego podróżnika. O tak, to niebezpieczne czasy. Bez namysłu obrabują cię i poderżną ci gardło. To zły pomysł podróżować z czymkolwiek o dużej wartości materialnej. Najlepiej będzie, jeśli oddasz mi swoje złoto. Może 100 septimów? Sądzę, że jeśli to zrobisz, twoja podróż okaże się łatwiejsza. Widzicie kolejny bandyta na naszej drodze? Dawno, dawno temu, na początku podróży Jobara, spotkaliśmy jednego takiego dżentelmena mrocznego elfa. I wtedy mieliśmy z nim problem, ale w tym wypadku nie mamy dla ciebie żadnych pieniędzy, Fiol. Wydawało się to małą ceną na twoje życie, ale to nie ma znaczenia. Zdobędę to złoto tak czy siak. Jobarowi się nie wydaje. Panie Fiol. I żeby cię kraby błotne zeżarły. Już takie wypierdki Jobarowi straszne nie są. No dobrze, idziemy na północ. I na zachód. To chyba tutaj. I tu też gdzieś niedaleko są ruiny. Także... to powinno być gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że nas tutaj nie było. Byłoby dość głupio. Już wiedziałem, że ta jaskinia tu jest. Nie wiem, czy to przebłyski z dawnych rozgrywek, czy po prostu już tu byliśmy tym razem. No dobra, sprawdźmy sobie. A, coś tu jest, więc chyba nas tu nie było. Okej. Może odnowię sobie kondycję, bo może być niebezpiecznie. Okej, okay, kościej. No dobra. Drzwi z pułapką, wchłonęliśmy. O! Mamy tę nekromantkę. Statystyki całe. Telura Ulver. No to, no ekstrawagancki rubinowy amulet. A weźmiemy. Ja tak obiecuję, to zaklinanie obiecuję, a jakoś nie możemy się za nie wziąć. No nic. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze. Profesjonalny sprzęt. No kolejny sprzęt, który nam mogą straże zabrać. Ale dobra, no przecież nie może tu leżeć. Udźwig 500, no ale to przez ten claymore, który musimy gdzieś zostawić. Pisz alchemików, widzieliśmy. Mała skrzynka. Kradłowiec, żywica, to możemy sobie wziąć. Mistrzowskie. Mistrzowska retorta i mistrzowski palnik. W takim razie profesjonalne wyrzucamy, bierzemy mistrzowskie. To lepszy deal. Czy coś tutaj ciekawego? Zobaczymy sobie te skrzynki zamknięte. O, masz ile mikstur. Dobra, nawet tego nie przeglądam, na pewno jakieś głupoty. Okej, okay. Tu ogarnięte, tutaj tylko spódnica. Pułapka nie jest wchłonięta, więc trzeba się podleczyć. Wiecie co, ja może w końcu bym ustawił pod trójką to uzdrowienie. To chyba takie najbardziej potrzebne jest. No dobra, to mamy przeszukane. 494 na 500, masakra. Dobra, musimy tego Claymora zostawić, więc chyba wrócimy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj. Jak użyję interwencji Almsivi, to chyba nas przeniesie do Balmory. Owszem. Stąd łazikiem skoczymy do Saidanin. Jest dwa poziomy do wzięcia, nie?
Może zmienimy trochę nasze plany i zamiast wytrzymałości weźmiemy sobie coś innego. Może podlepszymy jakieś magiczne zdolności? Tylko, że nie mogę brać nic z przemiany, przywrócenia ani mistycyzmu. Żeby poziomu nie wbijać. Iluzję mogę. Dobra, weźmy tę iluzję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. To nada nam premię do osobowości. Już sobie ją ogarnimy. I jeszcze bym chciał na przykład, nie wiem, zniszczenie? Przywrócenie, przemiana, mistycyzm. Tego nie mogę brać. A, akurat ona tak trzech uczy. Dobra, nie było tematu. A pani? Zniszczenie. Bierzmy zniszczenie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Już weźmy te dwa poziomy, to są do wzięcia. Zanim ruszymy sobie do Seidanin. Siła woli 5, osobowość 5 i szczęście. I jeszcze raz weźmy siłę woli, czyli zniszczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, halo. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, może muszę tak latać, i dziesięć. Szanowny kolega, co tam ma? Zniszczenie, przemiana, nie, tego nie mogę. Dobra, to jeszcze raz iluzję w takim razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O! Ty nie możesz już? Może koleżanka na górze, może? Uuu! Nie może. Czy to niedobrze? Też nie chcemy poziomu marnować. Czego uczysz? Przywołanie. No dobra, to zmiana planów. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, to trochę niepotrzebnie wróciłem te iluzje, no ale nie spodziewałem się, że nikt tu nie będzie tego uczył. No dobra, niech będzie tak. Okej. Okay. Teraz szybki skok do Seidanin. Zostawiamy łupy niektóre. I wracamy. Kolejny świniok. Kurczę. Tetryczne waki zaszli w ogóle teraz już mają przy sobie, nie? Waga 30, no i co ja mam z tym zrobić? Dobra. Trzymaj się. Trochę się dziwię, że ci skrytobójcy nie pojawiają się tuż przy mnie, kiedy śpię w Gildii Magów. Tylko gdzieś tam chowają się po rogach całej siedziby. Mogliby się równie dobrze w ogóle nie pojawiać, skoro nie chcą atakować. Chociaż w sumie, no i powiem, zaskoczył mnie troszkę. Więc może jakoś tam nawet miało to sens. Nie było tematu. Dobra, tutaj trzeba zostawić Claymore. Gdzie ten Claymore jest? Tutaj, cyk. O, niech se leży. Czy coś jeszcze takiego mamy? Chyba nie bardzo, no tych pasków różnych, trzeba to wyrzucić, dobra, worek.
wszystkie artefakty Morak-Tong, to jest masakra. Tego jest bardzo dużo, one nie są w ogóle przydatne. Miejmy to z głowy. I pierścień karzącej dłoni też wypadł. Pierścień oznaczenia. Tutaj następne, po 1500 warte. Pierścień regeneracji. Przywrócenie zdrowia. Nie, no wypadł. Pierścień skrytobójcy. Nie. Kolejne pierścionki. Pierścień władzy. Odbicie szybkość. Wypadł. Kolejne artefakty Morak-Tong. Pierścień otoczenia. Beznadzieja. Pierścień kadżitów. Niewidzialność 30. Dobra. Sygnet Szogorata. Sygnet Septimów. Urok już nam niepotrzebny. Wampirzy sygnet. Też nam niepotrzebny, bo nasze amulety póki co są fajniejsze. Ostrzeżenie Zenitara, sio. Tu jeszcze amulet cieni zostaje. Amulet interwencji niepotrzebny, bo wolne opadanie może zostać. To robi wypad. Przeniesienie robi wypad. Amulet zbroi robi wypad. Szklany miecz jadu. No to trzeba będzie... Ze szklanym mieczem jadu skoczymy sobie jeszcze do pełzacza. Tak jak już się tak kręcimy, taki wyjdzie odcinek ogarniający postać kolejne, no ale tak czasem musi być po prostu. Skoczymy sobie do pełzacza, sprzedamy ten miecz i wracamy do drzemki. Why walk when you can ride? Od razu trochę lżej. No, bez przesady, już od razu legendy. Tak, jestem skromny kadżit tylko. Nie głupiejmy. Szanowna pani teleporterko, znowu Caldera. I musimy skoczyć do naszego kolegi pełzacza. Jakieś zebranie panowie macie, czy o co chodzi? Hello. Szklany miecz. 5000, proszę bardzo. Umbrę sobie na razie zostawimy, bo ona ma fajne... Ach, jeszcze ta laska czarodzieja. Jezu, trzeba było to zostawić. Sztylet wyrzucę. Umbrę sobie na razie zostawimy, bo ona ma to fajne chwytanie dusz na 120 sekund. To może nam się jeszcze w jakiś sposób przydać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale teraz już wróćmy sobie do drzemki w cieniu drzew. Poinformujmy, że nekromantka jest załatwiona. Cedric Mora. Czy udało ci się położyć kres nekromancji Telury Ulver? Zabójstwo nie należy do najprzyjemniejszych działań. Czasami jest jednak koniecznością. Telura Ulver nie żyje. Jobar, udało ci się udowodnić swoją przydatność dla gildii. To może awansik? Kurde. A wymagania nie spełniam. A to co wy byście chcieli? Gildia magów. Jedna umiejętność na 70, dwie na 25. Aha. No faktycznie, to trochę jestem za krótki. Zdecydowanie bym powiedział. Ale to się czegoś podszkoli, w razie co. No to obowiązki. W tej chwili nie mam zadań. Porozmawiamy, kiedy osiągniesz rangę czarodzieja. No to może nie być takie proste. Bo ktoś musiałby nas nauczyć alchemii. Dobrze mówię? No tak by wychodziło. Byłoby najlepiej, najbliżej do 70. Chyba, że... Chyba, że, słuchajcie, zrobimy taki myk. Skoro już jesteśmy na etapie ogarniania Jobara,
zrobimy taki myk, że popłyniemy sobie statkiem do Telbranory. W Telbranorze, w takiej Melinie za siedzibą mistrzyni Terany, mieszka kobitka, która uczy przemiany do aż 100 punktów. Więc myślę, że moglibyśmy sobie wydać trochę naszych pieniędzy. Nawet takie większe trochę. I po prostu się u niej wyuczyć jak najwięcej tego, tak żeby już mieć na zaś. To oczywiście sprawi, że będziemy musieli sobie wziąć kolejne za 3 poziomy, myślę. Przynajmniej. Ale jakoś to sobie może sensownie rozplanujemy. I po prostu... Skoro już bawimy się teraz trochę w maga, to potrenowalibyśmy sobie te umiejętności związane z inteligencją, siłą woli. Tak, żeby jednak z tej gildii magów coś wynieść. I mówię to o wynoszeniu czegoś ważniejszego niż kradzione klejnoty duszy z Balmory. Ale właśnie umiejętność. Tu oczywiście niektórzy z was mogą widzieć pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o to, gdzie się szkole i czego. Ale tak, to akurat zasługa pana Procyona, który też dobrych parę lat temu nagrywał gameplaye z Morrowinda i w sumie tę miejscówkę znam dzięki niemu. Także pozdrawiam, jeżeli kiedyś tutaj zajrzy. No i pozdrawiam też tych, którzy kiedyś oglądali jego. Oto ona, Serin Relas. Tu gdzieś leży książka, chyba, która traktuje o Smoczy Przełom, nowe odkrycie. Ale my już to czytaliśmy. Ta książka właśnie chyba traktuje o przemianie. No ale tutaj mamy panią, która uczy do setki, więc najpierw niech nas trochę polubi. Damy jej lekko w łapę. Ej, 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 ej. O, jest setka. Pani jest sobie czarodziejem. No i teraz się będziemy szkolić. Za dość grube pieniądze. Ale nawet nie będę liczył, po prostu wyszkolimy się tego. Powiedzmy do tych 90 punktów, jeżeli nas będzie stać. A nie, nie mogę do tylu. Zaraz, moment. Przemiana jest związana z czym? Z siłą woli. 57. O nie. No i cały plan poszedł. No tak, bardziej nie możemy. Dobra, szkolimy się jeszcze parę punktów w zniszczeniu. Tak, żeby móc sobie wziąć... to znaczy zwiększyć siłę woli. A mistycyzm? Też siłę woli. Aś, kurde. Chciałem tak dobrze zrobić, zapomniałem o tych progach odnośnie atrybutów. Dobra, to moment. O, 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 o. Ach, tu mnie przeniósł. No dobra, nie taki był plan. Też nie, moment, jak już tu jesteśmy, poszkulmy się z czegoś, co da nam jakiś inny atrybut niż siła woli. Tak, pani chyba czegoś uczyła, nie? Walka wręcz, skradanie się, akrobatyka. To może walka wręcz. Szybkość sobie zwiększymy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobra. A mogłem przy tej mistrzyni przemian sobie rzucić oznaczenie. Też nie pomyślałem. No dobra, tak czy inaczej. Wrócimy sobie chyba do Balmory. Tam w tej gildii magów chwilę posiedzimy, pouczymy się różnych rzeczy. Tak, żeby sobie tych poziomów pobrać. Potrzebujemy siły woli na poziomie 70 punktów. Aby to zrobić, potrzebny będzie... Ile poziomów?
plus 5, plus 3 poziomy musimy wziąć. Na razie mamy prawie dość umiejętności, aby wziąć 2. Także chwilkę jeszcze to. Chociaż nie, nie, no ogarniemy temat. Dobra, nie ma co jęczyć. Marmora. Trzeba wziąć jeden poziom. Teraz weźmiemy sobie siłę woli i szybkość. Myślę, że w sumie na tym etapie, biorąc pod uwagę to, jak nam idzie, chyba nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, w jakiej kolejności będziemy sobie te atrybuty rozwijać. Siła woli, szybkość, szczęście. Dobra. Więc teraz znowu potrzebujemy czegoś koniecznie do siły woli. A Jira, czego ty w ogóle uczysz? A i do poziomu. To możemy się zaklinaka pouczyć. Raz, dwa, trzy i cztery. O, i to jest poziom inteligencji. No to przywołanie. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No i teraz to zniszczenie może być, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. I spanko. Inteligencja, siła woli, szczęście. O, masz. Wy jesteście zawzięci. Gościu. Ale ci tacy mocni się strasznie robią, ci skrytobójcy. Jezu. Kolejne dedryczne wakizashi. Uff. No dobra, tak czy inaczej, potrzebujemy jeszcze jednego poziomu. To myślę, że możemy sobie u Ajiry potrenować zaklinanie. Mam nadzieję, że będzie mogła nas jeszcze 10 punktów podszkolić. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I to jest inteligencja, spoko. A ty skąd? Już cię zabiłem. Ale broń obuchowa, resetki, to już mistrz akrobatyki, mistrz broni obuchowej. Kolejne wakizashi. No dobra, i tutaj potrzebujemy 10 punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. I to by nam dało kolejny poziom, a nawet troszkę więcej. Siła woli, inteligencja, szczęście. No dobra, tylko teraz tak. Tylko teraz słuchajcie tak. Nadal musimy rozwinąć sobie przemianę o całe 13 punktów, ale kończy nam się kasa. Po prostu i nie ma co tutaj owijać bawełnę. Sprawdzimy sobie, jak tam sprawa u pełzacza, czy odnowiły mu się pieniądze. Chociaż i tak wydaje mi się, że te jego 5000 może nie wystarczyć. Najwyżej weźmiemy sobie jakieś takie w miarę tanie, lekkie rzeczy i przejdziemy się po tych kupcach w kalderze. Oni co prawda fortuny nie mają, ale zawsze to parę groszy wpadnie. Panie pełzaczu, 5000 jest, dobrze. To proszę bardzo, szklany miecz. Jest pana za tylko 5000. Wyryczna rzutka, szklany miecz. Dobra. Tyle myślę wystarczy. I pójdziemy sobie tutaj do tego zbrojmistrza, do lombardu. Oni tam parę groszy mieli.
Niech nam dadzą tyle, ile będą w stanie. Dzień dobry. Ten ubrany za skrytobójca już cosplay robi. Jedna rzutka. Ile pan da? Całe swoje pieniądze. W porządku. Niech tak będzie. Oj, nie, przepraszam, nie z panem, tutaj. Pan szanowny, 1100, no to też może jedna rzutka. Proszę bardzo, dziękuję. Tu jeszcze był chyba Lombard, tak? Czy kupiec? Lombard. Lombard też skupuje chyba wszystko. Panie Irgolo, Irgolu. Tylko 500. No dobrze, ale to i tak rzutkę może zaoferujemy. Teraz wrócimy sobie do Balmory. Tam też mamy po pierwsze płatnerza Meldora, a po drugie jest też Lombard, z tego co kojarzę, albo nawet dwa. Co prawda oni mogą nie mieć jakichś tam zatrważających ilości pieniędzy, ale być może... Handel 1500. No to kolejna rzutka, tak? Proszę bardzo. Tutaj coś było. Stroje. Czy pan od strojów kupuje faktycznie tego ubrania? Nie ma też broń. No to proszę bardzo. Sztylecik szklany. Na pewno idealny do pana kolekcji. A tutaj? Lombard. No to tu już powinno się skupować wszystko. 700 sztuk złota. Proszę bardzo, mieczyk. Warty 7000, ja sprzedam za 700. I super. No to teraz wracamy do tej Telbranory. Tak myślę. To jest... Wibek. Tam też w drodze do tej czarodziejki Menelicy na pewno będzie jakiś kupiec albo płatnerz. Przynajmniej tak kojarzę, bo zwiedzaliśmy Telbranorę kiedyś. Więc ten ostatni miecz mu sprzedamy. Ależ burza. I potem udamy się na trening i już powinno nam kasy chyba starczyć. A przynajmniej taką mam nadzieję. Tylko trzeba też pamiętać, że... Koniecznym może też być zdobycie nawet 90 punktów w jakiejś umiejętności. Więc trening nas jeszcze nie ominie. A miałem te sklepy patrzeć. Tu jest jakiś mieczek chyba, tak? Dobrze kojarzę? Płatność. No właśnie, dzień dobry. 900 sztuk złota. Dobra, bierz pan. Nie ma najmniejszego problemu. I okej. Okay. No to się szkolimy. I przemiana. Kupa kasy. Ale rozumiem, za porządne usługi się płaci. Okej, to jest max. I znowu dwa poziomy są do wzięcia. No dobra, to chyba znowu sobie zastosujemy tę samą taktykę. To znaczy interwencja bóstw, tylko musimy sobie manę przywrócić. Tutaj się przeszkolimy w tej walce na pięści. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I znowu Balmora. I weźmiemy sobie te dwa poziomy, już mamy na razie spokój. I wrócimy sobie do drzemki. Zobaczymy, co on nam powie. Bo kolejna ranga to jest w ogóle co? Czarno...
Jestem ta ranga czarodziej. Mamy laskę czarodzieja, bo wydaje mi się, że to może być wymagane. Ale mamy, mamy, także niech się od nas odczepią. Wiwek? No takiej sesji treningowej to chyba jeszcze nie mieliśmy, nie? No ale... Skoro są na to fundusze, a gra tego wymaga... Widocznie trzeba. Więc czym tak poziom już musimy wziąć teraz i to będzie siła woli, szybkość, szczęście. No dobra, i jeszcze mamy jeden poziom do ogarnięcia. Nie ukrywam, że chciałbym dalej coś z tą siłą woli, więc może to zniszczenie? Jesteśmy w stanie się tego uczyć, czy... 57 punktów. Pytanie, czy są nas w stanie tutaj tak wyuczyć zniszczenie. No nie są w stanie. Przemiana mistycyzm też będą dało kolejne poziomy, a tego nie chcemy. Panie Ajiro, przywołanie. Żeby Inta polepszyć. No dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No dobrze, ale to jest przywołanie i potrzebujemy jeszcze jednego czegoś. Ja co prawda chciałbym siłę woli, ale tu nas chyba nikt nie bardzo może poduczyć w tym. Więc może być to kłopotliwe, chyba że tą iluzję sobie weźmie. A, okej. Nie możesz nam pomóc, no okej. To sprawdźmy sobie jeszcze, co nas ci trenerzy tutaj na dole mogą nauczyć. Może ewentualnie czegoś z tą szybkością? Dzień dobry. Walka wręcz, atletyka, tarcza. Walka wręcz. Raz, dwa, trzy. A, przepraszam. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Jeden poziom mamy do wzięcia, okej. Wystarczająco. Tak w ogóle z ciekawości, jak nasza renoma na Wardenfell? 43 punkty, okej. Całkiem nieźle, tak mi się wydaje. A, poziom. Moment. Prr, Jobar, spanko. Oj. Nie chciałem tej poduszki zabierać, przepraszam. Odkładamy. W miarę równo. Widzicie jakiś hałas? Znowu skrytobójca. Dobra, inteligencja, szybkość i szczęście. Na górze znowu jest. Chyba. O kurczę. Co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Za jaki gangbang? Czemu dwóch? Okej. To ja może sobie przygotuję coś? Coś? Czy oni się nie pojawili? Czemu wy mnie bijecie? Co tu się zadziało? Co jest? Czy taki obszar miał to zaklęcie? Nie no, coś mi się tutaj ewidentnie nie podoba.
dysponujemy takie przeciwności losu, a dwóch skrytopójców jest takim problemem? Dobra. Zrobimy was tak. Przy ostatnim większym problemie przywołańce się sprawdziły. No to zobaczymy. Prawda? Adamantowy złowieszczy miecz? Co to jest adamantowy miecz? A to może z tego, z dodatków jakiś adamantowy. Bo nie kojarzę czegoś takiego. No dobra, no ale no jakby... No weźmiemy na sprzedaż, bo jesteśmy biedni. Ale... O, i ten też, adamantowy miecz. No dobra, przejdziemy się z tymi mieczami do Meldora. Sprzedamy sobie. Hello. Odnowiła mu się kasa, więc sprzedamy mu oba te miecze. No mamy teraz tylko niecałe 6000 sztuk złota, więc jesteśmy wyjątkowo biedni. Ale warto było na taki trening. No ale ci skrytobójcy, powiem wam, naprawdę robi się coraz większy problem. Przy tych wrogach ewidentnie nie czuć, że Jabbar rośnie w siłę. Bo jest coraz ciężej sobie z nimi poradzić. No dobra. Panie Drzemku. Przyszły czarodziej. Potrzebna jest ci laska czarodzieja. A zatem masz laskę czarodzieja. Tak, to wystarczy. Zasługujesz na awans. Gratulacje, twój obecny tytuł to czarodziej, Jabbar. Wiem, laska jest potrzebna. Obowiązki. Martwią mnie ciągle problemy z tymi dziwnymi, popielnymi istotami. Może gdybym miał duszę jednej z nich, którą mógłbym zbadać... Czy sądzisz, że możesz dla mnie zdobyć duszę popielnego gula? Nada się każda dusza popielnego gula. Najbliższego znajdziesz chyba w Jakin. Zwoje są skuteczniejsze od zaklęć. Weź się więc wraz z tymi dwoma klejnotami duszy. Jakin to jaskinia na kontynencie na północny zachód od Tel Arun. Popłyń albo poleć na północny zachód i po ominięciu jednej wyspy zobaczysz wejście do jaskini przed sobą na kontynencie. Zajął ją szósty ród, więc uważaj na siebie. Północny zachód od Tel Arun. To my już tam bywaliśmy. Ale powiedzmy, że to bardziej w tym miejscu. No dobra, weźmiemy sobie statek. Ci skrytobójcy, powiem wam, napsuli mi nerwów. No nie spodziewałem się, że coś jeszcze Jabbara zaskoczy, ale widzę, że naprawdę może być nieciekawie. Strach się bać, jakie będą te dodatki. Może faktycznie tam jakiś nagle hard mod się odpala. I choć Jabbar potężny w podstawce, to tam może sobie nie dać rady. Ale na szczęście robimy je dopiero jak skończymy tutaj większość kontentu plus wątek główny. Więc jeszcze jest chwila, aby nazbierać mocy. I wyposażyć się we wszystko co najlepsze, a potem... Będziemy próbować... Z różnymi... Wyjątkowymi trudnościami. Tel Arun. Najpierw Tel Mora chyba. I z Telmory możemy do Tel Arun. Północny zachód, w stronę kontynentu. Czy mamy ten super zwój? Tej, jak to się nazywało? Super lewitacji? No nie bardzo. Ale mamy jeszcze chyba jeden zwój. Lotu Ikara. Więc możemy sobie teraz przyszaleć. Co wy na to? Dawno tego nie było. Tamten kierunek.
przygotujemy sobie lewitację i go. I miejmy nadzieję, że to będzie gdzieś tutaj. Tel Arun. Zobaczmy jeszcze raz. Z Tel Arun wystarczy popłynąć lub polecieć na jedną, nad jedną wysepką i dalej na północny zachód. Na stałym lądzie, niedaleko na północny zachód od Tel Arun. No to jak na moje, to powinniśmy pójść sobie jeszcze bardziej w tą stronę. Na północ. I gdzieś ta jaskinia będzie. Może tutaj gdzieś nad brzegu morza. Co wy na to? To może być tutaj? O, tu coś jest. O, Jakin. A Jakin czy Jakanalit? Jakin. Okej, okay. Nie wiem czemu Jakanalit mi się kojarzyło. No dobra, mamy tą miejscówę. I odłapania duszy popielnego gula. Zaczniemy sobie już następnym razem. A na teraz dzięki. I arrivederci.